Jesteśmy właśnie na sesji zdjęciowej na 18 urodziny pytania na śniadanie, więc taka osiemnastka pełną parą. Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani. Jest tak naprawdę urodzinowo. Dziś w moim życiu pytanie na śniadanie jest na pierwszym miejscu i później układam całe życie pod to. Bardzo czuję, jak tego programu nie ma. Z drugiej strony też bywają takie chwile, gdzie mam ich dużo, jeden po drugim. No wtedy jestem wycieńczony. Rytm, energia, coś, co daje mi wielką radość, ale jednocześnie też odbiera zdrowie. Pytanie na śniadanie jest dla mnie powodem, żeby rano wstawać, się uśmiechać na myśl o spotkaniu z moją żoną telewizyjną, Marzeną Rogalską. Jesteśmy super teamem z Tomkiem. My działamy jak jeden organizm, uwielbiamy ze sobą pracować. Przychodzimy, widzimy się, zapala się światełko, wchodzimy na antenę. Sprawia nam to taką radość. Telefon z produkcji Pytania na śniadanie totalnie mnie zaskoczył. Nie spodziewałam się tej propozycji, tym bardziej byłam szczęśliwa i gdy już wyszłam z szoku, oczywiście powiedziałam tak, z przyjemnością. To jest cudowne, kiedy człowiek dostaje propozycję, w której natychmiast się zakochuje. I tak jakoś w moim życiu się dzieje, że ja takie propozycje dostaję i korzystam z nich. Mój poranek, żeby zdążyć na program, zmieni się drastycznie, bo ja jestem śpiochem. I nie ukrywam, trochę się boję. Mam nadzieję, że nie zaśpię, obym teraz to nie wywołała wilka z lasu. Czego mógłbym życzyć na osiemnastkę pytania na śniadanie? No, drugiej osiemnastki, a może i nawet 36 kolejnej. Najlepszych widzów mamy, najlepsze wyniki mamy, najlepszą ekipę mamy. No to życzyć tylko i wyłącznie tego, żeby nie zmarnować tego, co mamy. Dziękować wszystkim, szczególnie naszym najlepszym widzom za to, że są. I wieczności!